Jeżeli już w Starym Testamencie największym przykazaniem była miłość Boga i bliźniego, to tym bardziej do miłości Bożej, czystszej jeszcze, obowiązuje nas Nowy Testament. Wystrzegajmy się przeto tłumaczenia faryzejskiego, które zasadza obowiązki religijne na niektórych tylko czysto zewnętrznych praktykach. Litera zabija, mówi święty Paweł, a duch ożywia. Żydzi uważali za bliźnich wyłącznie tych, którzy należeli do ich narodowości, a przypowieść o dobrym Samarytaninie tłumaczy jasno, że bliźnim jest każdy człowiek, znany czy nieznany, przyjaciel czy nieprzyjaciel. Jesteśmy z nim złączeni więzłami miłości, której przykład dał nam Pan Jezus, gojąc nasze rany. Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Porównuje Pan Jezus apostołów z tymi, co żyli przed nimi i nazywa ich błogosławionymi z tego powodu, że doczekali się tego, co tamci tylko się spodziewali. Mianowicie doczekali się przyjścia Pana Jezusa, widzieli na własne oczy Jego cuda, słyszeli, przyjęli, zachowali Jego naukę i za to otrzymali z własnych ust Jego tę wielką obietnicę: weselcie się, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech. Błogosławieni jesteśmy i my nad poganami, którzy o Panu Jezusie nie słyszeli, dlatego w cieniu śmierci siedzą. Błogosławieni też jesteśmy nad wielu chrześcijan, którzy widzą Kościół i słyszą o nim, a przecież nie wierzą. Błogosławieniśmy wreszcie nad tych, co żyli za czasów Pana Jezusa, bo widzimy to, czego ani nie widzieli, iż świat stał się chrześcijańskim, że Kościół Święty nie tylko jest założony, ale że i przetrwał tyle i tak wielkich burz przez tyle wieków, zawsze wychodził z nich zwycięsko. To zaś dziwnie utwierdza nas w wierze, a nie ujmuje z onego drugiego błogosławieństwa nam szczególnie danego: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W niedobrym zamiarze, bo kusząc, ale dobre jednak, stawia pytanie ten biegły w zakonie: co czyniąc dostąpię żywota wiecznego? To pytanie często i my stawiać sobie powinniśmy, zwłaszcza w ten czas, kiedy mamy cokolwiek ważniejszego postanowić. Masz na przykład postanowić, czy z taką a taką ożenić się albo nie. Pytasz się wtedy, ile ona ma majątku, czy urodziwa, jakie ma pokrewieństwa i tak dalej. Ale najważniejsze pytanie, co czyniąc, to jest żeniąc się z nią albo nie żeniąc, łatwiej i bezpieczniej dostąpisz zbawienia wiecznego? To pytanie całkiem pomijasz, albo zupełnie pobieżne na nie sobie odpowiadasz. Podobnież bywa, kiedy kto ma się decydować, czy przyjąć lub starać się o jakiś urząd albo służbę, czy przenieść się do miasta, albo nawet gdzieś za morze do dalekich krajów. Czemu tak się dzieje? Bo większa część ludzi więcej dba o pożytki i powodzenie doczesne niż o żywot wieczny, a mało kto idzie za tym głosem Bożym: szukajcie wtedy najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Doskonale, tak jak przystało na człowieka biegłego w piśmie, odpowiedział faryzeusz, że aby dostać się do nieba, trzeba miłować Boga i bliźniego. Pan Jezus chwali go za to. Dobrześ powiedział. Miłość Pana Boga polega na tym, żeby Boga ocenić tak, jak na to zasługuje, a więc nade wszystko. Człowiek może być wielkim, potężnym, mądrym, zacnym, dobrym, pięknym lub pod jakimkolwiek względem cennym, nieskończenie większym, potężniejszym, mędrszym, zacniejszym, lepszym, piękniejszym jest Pan Bóg nasz. Ceniąc Pana Boga nade wszystko, rozumiemy, że On jest pierwszy i pierwsze też wszędzie i zawsze miejsce Jemu się należy. A jeżeli wola idzie za tym rozumieniem, to pragnie i chce ze wszystkich sił,
żeby On wyłącznie i rzeczywiście zajmował pierwsze miejsce we wszystkich myślach i zamysłach naszych, we wszystkim mówieniu i milczeniu naszym, we wszystkim działaniu i odpoczywaniu naszym, a nawet w marzeniach naszych, a nade wszystko w śmierci naszej. To cenienie Boga nade wszystko, czyli uwielbienie Boga, jest fundamentem miłości Bożej. Samo zaś koniecznie potrzebuje opierać się na należytej znajomości Boga, bo jakże cenić i uwielbiać kogoś, którego nie znam, albo znam niedostatecznie tylko. Miłość Boga polega po drugie na życzliwości dla szczerej, dzielnej, posuwającej się aż do poświęcenia i ofiarności bez granic. Życzliwość ta sprawia, że z jednej strony pragniemy i staramy się oszczędzić Mu wszelkiej przykrości, a cóż dopiero zniewagi i krzywdy, a z drugiej pragniemy i staramy się wygodzić Mu we wszystkim, co tylko możemy i czegokolwiek On od nas żąda lub spodziewa się. Dlatego mówi Pan Jezus: kto ma przykazanie moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. To znaczy, że prawdziwym dowodem miłości jest chowanie przykazań, czyli strzeżenie się złego, a czynienie dobrze ze względu na Boga. Miłość Boga polega wreszcie na pragnieniu, aby posiadać Boga w tym życiu przez łaskę uświęcającą, a w przyszłym przez chwałę wiekuistą oraz należeć zupełnie do Boga. Wglądnij w siebie, czy kochasz Pana Boga, czy cenisz i uwielbiasz Go nade wszystko, czy starasz się, żeby nie obrazić Go śmiertelnym, nie zasmucić powszednim grzechem, czy Pan Bóg u ciebie jest na pierwszym miejscu i czy zajmuje pierwsze miejsce w myślach i marzeniach twoich, w słowach i czynach twoich? Czy pragniesz należeć do Pana Boga i być zależnym od Niego? Czy wreszcie tęsknisz do Niego i do Jego nieba? Miłość bliźniego podobnie polega na tym, żeby Go szanować i cenić tak, jak chcemy, żeby bliźni nas szanowali i cenili, chociaż wiemy, że mamy dużo rozmaitych niedostatków, a przecież miłość własna sprawia, że na wszelkie wady, grzechy i występki własne umiemy znaleźć jaką wymówkę, a nieraz nawet wiele wad swoich wcale nie spostrzegamy. Dlatego tu Pan Jezus tak bardzo nakazuje: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, bo wie, że nic tak nie niszczy miłości jak sądzenie, krytykowanie, obmowa. Grzechy te bowiem niweczą szacunek dla bliźniego, będący podstawą miłości. Istotą miłości jest usposobienie polegające na tym, aby ze szczerego serca życzyć drugim dobrego, a nie dbać ani uważać, czy nam z nimi jest dobrze lub źle. Ta życzliwość sprawia, iż staramy się bliźnim oszczędzać przykrości, a więcej jeszcze wszelkiej szkody na duszy i na ciele, i choćby kosztem własnych wygód i dogodności, usiłujemy tym, których kochamy, ułatwiać życie i drogę do nieba. Szczytem miłości, a taka powinna być między mężem a żoną, między członkami jednej rodziny, między przyjaciółmi, jest pragnienie należenia do siebie nawzajem. Biednyż to człowiek, co nie umie kochać ani Boga, ani bliźnik, ani nikogo, jeno samego siebie. Kto zaś jest bliźnim naszym, na to odpowiada dzisiejsza przypowieść o Samarytaninie. Każdy, czy swój, czy też obcy, każdy bez wyjątku, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy i ofiarności, ten jest bliźnim moim i tego miłować powinienem.